Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powiedzmy do Satisfactory update'u 8. Nadal jesteśmy na eksperymentalnym buildzie. I w poprzednim odcinku opracowaliśmy sobie pewne technologie związane z katerytem. I ten kateryt przerabiamy na kupony. Mamy na ten moment 12 kuponów, więc zabierzemy je ze sobą. Jak widzicie, są one w formie fizycznej. Podchodzimy do kiosku i możemy zakupić rozmaite rzeczy, o których opowiadałem wam odrobinkę w poprzednim odcinku. Niestety nie ma tego, co wydawało mi się, że jest. Być może przyśniło mi się to tylko, jak tworzyłem swoją idealną fabrykę, ale mam kilka pomysłów, jak będzie można zrobić coś dość podobnego. Mianowicie kupimy sobie garść najbardziej użytecznych rzeczy, takich jak chociażby możliwość przepuszczania rurociągów czy taśmociągów przez podłogi, zawieszenia ich na ścianie czy pod sufitem chociażby. Kupimy sobie to, kupimy upieszczony wygląd rury i kupimy sobie ścienne gniazda. I to będzie razem 10 z naszych 12 kuponów. Powolutku zachodzi słońce, widzimy, że kolorystyka znacząco się zmienia. I to, co będziemy chcieli zrobić teraz, to ja będę chciał przygotować się do kolejnej ekspedycji. Bo z końcem poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, iż potrzebujemy kwarcu, aby produkować krzemionkę, aby móc wyprodukować szybkobiegi, które dość znacząco zwiększą nasz komfort oraz kilka innych użytecznych rzeczy. No i mamy również możliwość skonstruowania takich rzeczy jak chociażby nasza pierwsza broń, pozwalająca zadawać obrażenia natywnym formom bytów tutejszych dystalnie. Sprętów będziemy nawalali obcych, zamiast musieć podejść i ich tym oto paralizatorem łaskotać. Tym samym ta nasza tutejsza instalacja będzie działała samoczynnie, będzie nam produkowała odrobinkę kuponów, nie za dużo, nie za mało. Weźmiemy sobie także mieć dwa staki szybkowodu, będzie on dla nas użyteczny i będziemy chcieli zostawić sztabki katerytowe tutaj, ponieważ nie potrzebujemy ich, żeby nam miejsca w ekwipunku zwyczajnie nie zawalały. I proszę bardzo, tak. Te kupony też pewnie w bazie zostawimy. Musimy po drodze zahaczyć o cement, prawda, bo mamy go już stosunkowo dość mało, czy beton raczej. Więc beton po drodze, wracamy do tej naszej bazy. Jesteśmy w naszej bazie i znów możemy obserwować, będzie kto było N, nie pamiętam, P. Pamiętam, że jakoś można było interfejs wyłączyć. Niestety ominąłem już ten najbardziej widowiskowy moment. I teraz bardziej właściwie brzydko to wygląda, bo zaczynają nakładać się na siebie tekstury, nie przenikają się tak jak powinny. Nieważne, nieważne. Jesteśmy w naszej bazie, biegnę teraz po odrobinkę więcej żelaznych wzmocnionych płyt i zamysł jest taki, że będziemy chcieli udać się na poszukiwania kwarcu. I być może również na poszukiwania węgla, jeżeli uda się te dwa zasoby naraz obok siebie znaleźć. Widzimy, że kilometr tam jest kwarc. I jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś też tam powinien być węgiel. To już jest odrobinkę dalej, odrobinkę bardziej niebezpieczne, więc być może spróbujemy stworzyć dla siebie lepszą broń również przy okazji. Czyli tak, będziemy chcieli dopełnić obą i myślę, że jeden zestaw wiejników nam wystarczy. Jeżeli chodzi o inne zasoby, jeżeli w jakiej sytuacji nie jesteście pewni, czego potrzebujecie, no to pamiętajcie, że jest ta opcja, prawda? I na przykład przenośne wiertnice. Tylko głupie by było właściwie te przenośne wiertnice ze sobą zabierać, bo one zabierają jeden slot każda.
Dużo rozsądniej byłoby, prawda, jeżeli wybieramy się na ekspedycję, wiemy, że będziemy potrzebowali ich kilka, po prostu mieć pewność, że mamy wystarczająco zasobów, żeby stworzyć warsztat. Pyk, 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 prawda? I w takim warsztacie możemy sobie, i mamy wystarczająco zasobów, żeby stworzyć wtedy te przenośne wiertnice, wtedy, kiedy będą nam potrzebne. To jest jedna rzecz. I efektywnie powrócę do was, kiedy wyruszymy na tą ekspedycję. Efektywnie przed wyruszeniem jeszcze na tą ekspedycję, to o czym wam mówiłem. Ulepszona walka wręcz. Chcemy mieć lepszy system obrony własnej. To jest jedna z tych rzeczy, które warto by było najprawdopodobniej tutaj posiadać. Czyli to jest właśnie tak. Będziemy musieli uzupełnić te rzeczy, które tutaj spaliliśmy. Mamy dodatkowo dzięki temu dodatkowe 3 sloty, prawda? Do zabrania są na ekspedycję. Jeszcze jeden slot, w którym możemy coś trzymać w ręku. Będziemy chcieli podstawową produkcję stali również opracować, to jest kolejna rzecz. Samochodziki będziemy mogli opracować, to jest kolejna rzecz. Jest tutaj naprawdę sporo rzeczy. Czwarty poziom wymaga już stali, każdorazowo. Więc najpierw będziemy musieli właśnie stal opracować, stal zacząć produkować. To wszystko będzie wymagało odrobinkę zachodu z naszej strony. Zanim zaczniemy się tym zachodzić, to jeszcze przygotujmy sobie rzecz, tą, o której wam wspominałem, czyli możemy zebrać pozostałości lokalnej fauny. Następnie, moi drodzy, możemy przerobić je na kapsuły z obcym DNA. Potrzebujemy ile tych kapsuł? 5, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj potrzebujemy 5, tutaj potrzebujemy 0. Czyli tak, chcemy 5 i wtedy 5, 2, 3, 4, 5. Pyk, 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 organy obcych, analiza strukturalna, pyk, 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 piętownik, pyk, 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 opracowany, mamy go odblokowanego, jest tutaj troszeczkę innych rzeczy, ale dobra, też wymaga stali, to wymaga krzemu, będę musiał pamiętać, żeby uzupełnić braki, które tutaj powstały, chociażby wzmocnionych płyt żelaznych, prętów, chociaż chyba głównie wzmocnionych płyt żelaznych, tak, i zwykłych żelaznych płyt. A to, co jeszcze chcemy tutaj zrobić, to ksenogrzmot opracować. Do tego będziemy potrzebowali jeszcze innych rzeczy. Prętownik możemy od razu skonstruować, więc go od razu skonstruujmy. Oczywiście oprócz prętownika potrzebujemy jeszcze amunicji do niego. Więc zbudujemy sobie amunicję, która po prostu polega na delikatnym przemodelowaniu zwykłych żelaznych prętów. Myślę, że będziemy chcieli mieć tak ze 100 jednostek tej amunicji, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, po tyle są staki. Być może są one większe, być może są mniejsze. Nie chcę przekraczać tej granicy, bo wtedy byśmy mieli śmieci, prawda, porzucone po skrzynkach, albo marnowalibyśmy własną przestrzeń w ekwipunku. I teraz tak, to co możemy zrobić, to efektywnie to oddać. Teraz tak, będziemy chcieli najprawdopodobniej zostawić tutaj, moi drodzy, już naszą piłę łańcuchową, bo my nie potrzebujemy biomaterii w najmniejszym nawet stopniu. Nie będziemy już bawili się w deforestację, przynajmniej w najbliższej przewidywanej przyszłości. I to, co potrzebujemy, to potrzebujemy przejść się tutaj i ręcznie wybudować garść ram modularnych. Tylko muszę przypomnieć sobie, ile tych ram modularnych potrzebujemy. Okej, będziemy mieli jedną w zapasie i potrzebujemy jeszcze jeden ksenoparalizator.
Jeden z nich mamy po prostu w ręku, to musimy przerzucić go do ekwipunku, żeby gra go widziała jako nadający się do użytku. Jeszcze tą ramę modularną dodatkową sobie skonstruujemy tutaj. I możemy wyprodukować ksenogrzmot zamiast ksenoparalizatora. Jest to o wiele bardziej wydajne narzędzie do perswazji natywnej bioty tutaj planetarnej. Jak widzicie, to jest bardziej taki elektryczny miecz niż paralizator. Można dużo szybciej nim atakować i ataki są dużo potężniejsze. Czyli mamy zarówno prątownik, oczywiście prętownik wymaga, prawda, może strzelić na nas jednym prętem, więc szybkostrzelność nie jest zbyt wysoka, obejrzenia też nie są zbyt wysokie, ale przynajmniej jesteśmy jakkolwiek wyposażeni na tą ekspedycję, eskapadę naszą. I ja znów muszę przygotować sobie pozostałe zasoby. Jednak nastąpiła mała zmiana planów, kiedy sobie to wszystko przemyślałem. Otóż ręcznie wykonałem ramy modularne. To jest połączenie wzmocnionych płyt żelaznych i prętów żelaznych. I to, co my zrobimy, to najpierw opracujemy sobie zdolność do produkcji stali, ponieważ gdy będziemy zapewniali sobie węgiel, będziemy mogli od razu pomyśleć o stworzeniu gdzieś tam w okolicy węgla prymitywnej produkcji stali pierwszej. I dodatkowo, dlaczego my mielibyśmy biec tam samemu, skoro możemy właśnie opracować ciągnik. Więc to, co zrobimy, to zaczekamy te kilka minut, ja przygotuję sobie wszystkie zasoby i pojedziemy sobie słodziakiem, bo tak przez pionierów Fistechu są nazywane ciągniki. Więc powrócę do was, kiedy będziemy gotowi, prawda? Będziemy mieli już ten samochodzik przygotowany. Oto czekaliśmy na powrót naszego mini promu stateczku kosmicznego, aby móc przekazać kolejne zasoby. Wszystko jest przygotowane. Wybieramy nasz cel, transport, pyk, pyk, pyk. Wrzucamy wszystko to, co jest potrzebne, pyk, pyk, pyk. I stateczek sobie nie odpocznie ani chwileczki, bo ledwie co zdążył wygasić silniczki, znów musi je odpalić. Proszę bardzo. Startuję ponownie i tym razem, prawda, mamy pełną animację. Kilka patchy było od czasu, kiedy zaczynaliśmy tą serię na branży eksperymentalnej. To, co możemy zrobić teraz, to stworzyć nasz ciągniczek. I umieścimy go oczywiście tak, żeby dało się z naszej bazy wyjechać. Dobra, tutaj da się z naszej bazy wyjechać. I mamy nasz ciągniczek. Hej ho! Tylko wybudowaliśmy go odwrotnie. Będziemy musieli, moi drodzy, obrócić, przejechać kawałeczek tyłem. Ten samochodzik ma zarówno wbudowany warsztat, jak i moi drodzy, magazynek w środku na różnego rodzaju zasoby. Więc będziemy mogli część zasobów sobie tutaj odłożyć, zgromadzić w nim. I wydawało mi się, że ja koniec końców nie zabrałem ze sobą paliwa, tak? Ale mamy je tuż obok. Mam przygotowane paliwo, odłożone. Pyk. I tutaj też powinienem mieć odrobinkę. Ponieważ naturalnie ciągnik nie działa na nasze dobre albo złe słowo, a na paliwo właśnie. Stałe albo... chyba tylko stałe? Płynne chyba też, jeżeli w kanistrach tutaj wlejemy. Czyli tak, mamy miejsce, prawda, możemy się tym pobawić, możemy nawet więcej zasobów ze sobą zabrać dzięki temu. I będziemy też szybciej, sprawniej się przemieszczani, mieli warsztat ze sobą, prawda, wszystko, co tak naprawdę będzie potrzebne, żeby na tą misję eksploracyjną się udać. Jeszcze to, co by było ważne najprawdopodobniej tutaj,
To efektywnie zabijanie towarów, czyli jeszcze jeden przeskok. Jeszcze jedna dystrakcja, zanim wyruszymy. Ponieważ, jak pamiętacie, kateryt miał ogłuszające pręt i my możemy je opracować, potwierdź i możemy je wyprodukować i używać ogłuszających prętów zamiast, zwykłych prętów. Oczywiście one są, po pierwsze zużyją nam te zasoby katerytu, po które musimy biec przez pół mapy, więc najprawdopodobniej ich nie uzupełnimy zbyt szybko, ale powiedzmy 40... Czy ja mogę zmienić jakoś domyślną amunicję? W taki sposób? Nie. O! Tak, mogę zrobić. Muszę L przytrzymać dłużej i teraz będę używał tych ogłuszających prętów. Fantastycznie. Czyli mamy to gotowe, mamy to gotowe. I jesteśmy wreszcie gotowi, aby wyruszyć na naszą ekspedycję. Jej! I oczywiście, żeby wyruszyć naszą ekspedycję, to jeszcze musimy zrobić kilka rzeczy. Chociażby przypomnieć sobie, gdzie leży kwarc. I tak będziemy musieli z naszego ciągniczka co chwileczkę schodzić, bo będziemy musieli oczywiście ciągnąć za sobą. Moi drodzy, linie energetyczne, prawda? Bo drobinkę trudno nam będzie wydobywać zasoby bez dostępu do takich linii energetycznych. I dodatkowo nie zabrałem ze sobą piły, więc będziemy musieli pamiętać, aby zasilić nasze... Żeby wydać odrobinkę więcej węgla, aby węglem zasilić nasz ciągnik. I teraz tak, jesteśmy na terytorium naszej pierwotnego wydobycia żelaza. Widzimy tutaj odrobinkę kwarcu, który możemy zgarnąć, wydobyć, chociaż nawet nie wiem, na ile jest to istotne, skoro my teraz będziemy próbowali usilnie odnaleźć niewyczerpane źródło kwarcu. Jeszcze raz ping. I pamiętamy, że teraz chcemy zacząć naszą nową linię energetyczną. Nawet nie wiem, na ile nam ten ciągnik będzie bardziej przeszkadzał niż pomagał. Ponieważ jak widzicie, tutaj mamy żelazo, jeżeli się nie mylę, czyli teoretycznie ten węgiel bardzo łatwo będzie zamienić w... Moi drodzy, w... stal, prawda? Bo wszystkie zasoby są bardzo blisko siebie. To rzućmy okiem, gdzie to jeszcze jest żelazo? Nie, tutaj to teraz miedź kliknąłem przypadkiem. Miedź jest tuż obok też. Nie ma za dużo w pobliżu, a jeżeli chodzi o... Znów nie to kliknąłem. Żelazo. Tutaj jest jedno żelazo, prawda? To nie jest żelazo? To jest żelazo. Dobrze. I jakie to jest żelazo? To jest czyste, zabrudzone, zwykłe? Normalne, normalne, okej. Okay. Czyli mamy tam żelazo jeszcze. Tutaj mamy dość blisko, czy nie? To jest miedź, która jeszcze nie wygasła z ekranu. Czyli tutaj mamy normalne żelazo. To jakaś odrobinka stali będzie mogła być tutaj tworzona gdzieś w pobliżu. To jest jedna z możliwości, jak najbardziej. A więc przynajmniej będziemy szybciej z tej naszej ekspedycji wracali i będziemy mogli więcej rzeczy ze sobą zabrać. Tutaj mamy znów odrobinkę wapnia. Ja znów muszę zeskanować raz jeszcze. To kwarc powinien być gdzieś tam, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. A, bardziej tam. Ok, czyli tuż za tym jest jakaś jaskinia. Tutaj też troszeczkę się dzieje. Zaraz rozejrzymy się jeszcze bardziej.
Najbardziej niepokoję się jakimiś potężniejszymi bestiami, które mogą się tutaj w okolicy kryć. Więc będzie trzeba na to zważać i uważać. Bo tak, tutaj mamy jakieś gejzery, tym to się nie będziemy przejmowali jeszcze przez długi, długi czas. I tutaj mamy zasób kwarcu, mamy dwa źródła kwarcu. Nie mówcie mi, że one są niepilnowane przez nic. Aha. Są pilnowane jak najbardziej, to przez dość potężną bestię. Jak widzicie, ta bestia ma pewne problemy z poradzeniem sobie z naszym pojazdem, ale niestety z tego, co mi wiadomo, pojazdy nie są w stanie zadawać obrażeń bestiom. Więc będziemy musieli i tak zejść z tego pojazdu, jeżeli będziemy chcieli zacząć coś tam budować. Tutaj mamy mniejsze popierdółki, które znów możemy przejechać, ale nic im to nie zrobi, nie martwcie się. Będziemy musieli sobie ubrudzić ręce, żeby się ich pozbyć. To może zróbmy to od razu, bo ja chcę tutaj zejść i zacząć budować przejście do tego kwarcu. Przeskoczymy do tego momentu. Albo jeszcze szybciutko pokażę wam, jak ta nowa będzie. Jak widzicie, jeden strzał i po tych pomniejszych bestiach, bardzo, bardzo potężne relatywnie. Okej, teraz przeskoczę do jakiegoś następnego ciekawszego punktu. Myślę, że pierwsze starcie z nowym typem wroga zasługuje na obejrzenie. Świetnie idzie mi sterowanie i unikanie. Jej, pokonaliśmy. Jak widzicie, jest tak z 3-4 razy większy. Ale połączenie paraliżu z zwiększonymi obrażeniami jest naprawdę, naprawdę użyteczny. Czyli mamy zabezpieczone złoża kwarcu. Możemy tutaj jeszcze się odrobinkę bardziej rozejrzeć i wychodziłoby na to, że efektywnie w tym odcinku jednak niewiele więcej zdołam zrobić. Nie chciałbym tutaj na siłę zbyt wiele dodatkowych rzeczy upychać. Możemy za to nacieszyć oczy końcem mapy. Wydaje mi się, że ten koniec mapy ma jakieś zmienne warunki pogodowe, bo zazwyczaj dużo rozsądniej on wyglądał. Ale też zmienili na przykład tło. Więc to jest kolejna ciekawa rzecz. Zobaczmy jeszcze, gdzie na przykład w okolicy jest węgiel, bo pamiętajmy, że również po węgiel tutaj się wybieraliśmy. I węgiel teoretycznie jest kawałeczek tam. To jest ten węgiel, który już wydobywamy, co można rozpoznać po checkmarku tym ptaszku, prawda? Przy złożu. Bardzo, bardzo fajna, użyteczna rzecz, że to dodałem. Czyli tak, to co w następnym odcinku zrobimy, to zrobimy przetwarzanie tego kwarcu. Opracowanie technologii z tego kwarcu i mam nadzieję również podpięcie węgla i poszerzenie naszej poszerzenie, moi drodzy, naszej elektrowni węglowej. Bo jak na ten moment z energią wyglądamy? Jeszcze rzućmy na to okiem. Tak, muszę ustabilizować i drodzy, muszę ustabilizować podaż wody w naszej elektrowni węglowej. To jest najważniejsza rzecz tutaj do zrobienia. A na ten moment dziękuję wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!